Ostre strzelanie na bramkę przeciwnika. Ich rywalem był najsłabszy drugoligowy zespół WKP Włocławek. Pierwszy gol padł w 23 minucie, a doszło do tego w kuriozalnych okolicznościach. Zawodnicy gości trzykrotnie próbowali umieścić piłkę, co dziwne, w swojej siatce. W końcu dokonał tego Mariusz Irchar. Ze strony GKS-u strzelał Adam Nocoń. Przyznam, że nie widziałem takiego gola nawet podczas meczu trampkarzy. Dwie minuty później gospodarze prowadzili 2-0. Z rzutu wolnego uderzył piłkę Jacek Krzynówek, a jej lot zmienił Dariusz Patalan. Na kolejną bramkę kibice w Bełchatowie czekali 4 minuty. Po akcji lewą stroną boiska Jacka Krzynówka błąd popełnił bramkarz gości. Tam, gdzie być powinien, znalazł się Marek Jakubczak. Prowadzeniem 3-0 zakończyła się pierwsza część tego spotkania. Dwie minuty po wznowieniu gry w drugiej połowie, czwartego gola dla gospodarzy zdobył Paweł Tranagal. Po raz piąty do siatki rywala bełchatowianie trafili w 62 minucie spotkania. Po tej akcji technicznym uderzeniem popisał się Marek Nowicki. Drużyna z Włocławka właściwie już dawno straciła szansę na obronę przed degradacją do trzeciej ligi, a przed rundą rewanżową do pierwszego meczu wiosennego właściwie występ drużyny z Włocławka stał pod znakiem zapytania. Zespół ten faktycznie prezentuje już trzecioligowe umiejętności. Dobijanie Włocławian trwało w dalszym ciągu. W 65 minucie długie i dokładne podanie Jacka Krzynówka wykorzystał Dariusz Patalan. GKS Bełchatów prowadził 6-0. Drużyna Jerzego Wyrobka atakowała jednak w dalszym ciągu. W 74 minucie swojego trzeciego gola w tym meczu zdobył Dariusz Patalan. Jak się później okazało, to było ostatnie trafienie tego jednostronnego spotkania. GKS Bełchatów rozgromił włocławski klub piłkarski 7-0. Znakomicie rozumiał się pan dzisiaj z kolegami w dzisiejszym meczu. Strzelił pan 3 bramki. Czy to jest efekt wysokiej formy? Nie, no chyba myślę, że słaby był przeciwnik i no, udało mi się strzelić 3 bramki. Fajnie było strzelić 3 bramki. Jacek Krzynówek wszystkie 3 piłki mi dograł, to z nim się chyba najlepiej rozumiałem dzisiaj na boisku. I pomimo tego, że uzyskał pan 3 trafienia, to asystował pan również przy 2 bramkach. Jest to, myślę, bardzo dobre zrozumienie z kolegami. No ja też tak myślę. No, cały czas ćwiczymy takie zagrania i teraz słabszy przeciwnik, to się udało. No, gorzej jest, jak gramy z przeciwnikami już lepszymi, to wtedy nie zawsze to wychodzi, ale coraz jest coraz lepiej. Za tydzień spotkanie wyjazdowe z Awią Świdnik. Jakie założenia? Musimy wygrać. Teraz nie możemy sobie pozwolić na żaden remis. Chyba, że Hutnik jutro oby przegrał, to wtedy możemy zagrać na remis, ale my liczymy tylko na siebie i musimy wygrywać wszystkie mecze.